Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Super, już lepiej. Mam na imię Kuba i mam 24 lata i jestem siatkarzem. Od 10 lat gram zawodowo w siatkówkę. Jako sportowiec osiągnąłem bardzo wiele sukcesów w moim życiu, ale największym sukcesem było to, że 2 lata temu spotkałem na mojej drodze Pana Jezusa. I tak jak wcześniej, pamiętam kilka dni ze swojego życia, tak od 2 lat mogę opisać każdy dzień swojego życia spędzony razem z Nim. Od 2 lat dzieją się w moim życiu cuda. I takim cudem jest to, że teraz przemawiam do Was. Wiem, że to jest łaska i wiem, że gramy w jednej drużynie. Ja i Wy, i ci, co siedzą z tyłu. Wszyscy gramy dla Pana Boga. I chcemy grać jak najdłużej dla Niego. Dlaczego akurat tutaj jestem? 2 lata temu w moim życiu działy się dziwne rzeczy. Tak naprawdę, mając 21 lat, miałem w swoim życiu wszystko. Osiągnąłem sukces, zrealizowałem swoje cele, które sobie postawiłem. Miałem pieniądze, miałem dziewczynę, kupiłem sobie super samochód. Dla młodego człowieka to było naprawdę bardzo wiele. I wydawało mi się, że jestem takim wolnym człowiekiem, bo ja wszystko mogę i wszystko mam. I stanąłem sobie wtedy przed lustrem i powiedziałem do siebie, kurczę, przecież ja jestem totalnie nieszczęśliwy. Jak osiągnąć to szczęście? Co to znaczy szczęście? Przecież masz wszystko w swoim życiu. Te rzeczy materialne. Masz to, co chciałeś mieć. A mimo to nie jesteś szczęśliwy. Świadczyć Twojej mocy i miłości. Przyjdź do wszystkich ciemności mojego życia. I daj mi radość z Twojej obecności. Niech się tak stanie. Amen. Pokaż mi, gdzie to.
jesteś. Jesteś z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To Twoje słowa, Panie. Bierzesz za nie odpowiedzialność. Stajesz się. Słowo staje się ciałem. Jezu, potrzebujemy trochę wiary. Wiele od nas nie wymagasz. Mówiłeś, ziarnko gorczycy wystarczy. Ziarnko gorczycy można pomylić z ziarnkiem piasku. Jezu, masz pełnię ducha. Chwyć nas mocą Ducha Świętego. Bo tam też jesteś obecny. Bo wcieliłeś się we wszystkie sytuacje naszego życia. Nawet grzech wziąłeś na siebie, chociaż sam nie miałeś grzechu. Daj nam Twego Ducha, Panie. Otwieraj nas Twoim Świętym Duchem. Jesteś. Stajesz się. Jezu, ten Twój sposób na obecność pośród nas, tajemnicę Eucharystii, bardzo dużo od nas wymaga. Łatwiej widzieć monstrancję. Łatwiej zobaczyć opłatek, chleb, hostię. I tyle. Wielu z nas się na tym zatrzymuje. Ale Twój Duch może sprawić, że oczyścisz nam, Panie, światłe oczy serca.